Witajcie kochani, Marzena Śmigielska, kolejna Energy Boost Środa. Na swojej drodze spotykamy bardzo różnych ludzi. Bez nich przecież nie byłoby nas. To dla nich i przez nich chcemy się zmieniać, rozwijać, uczyć, pomagać. Z jednymi spotykamy się tylko na chwilę, jeszcze inni zostaną z nami na dłużej, a jeszcze inni przez całe życie. Bo przecież różnią nas wartości, priorytety, wychowanie, oczekiwania. Kiedyś wydawało mi się, że z każdym da się dogadać. Dzisiaj już wiem, że jest to po prostu niemożliwe. I jedyne, co mogę zrobić, to zaakceptować, odpuścić i iść dalej. I nie muszę się za to winić. Nie każdy w moim życiu jest tą osobą, z którą powinnam spędzać swoje życie. Mimo wszystko podziękuj takiej osobie za to, że pojawiła się na Twojej drodze. Niektórzy tkwią w dziwnych relacjach. Są one toksyczne. Czują, że w takich relacjach brakuje im energii, tracą pewność siebie, a mimo to dalej tkwią. Dlaczego? Pewnie mają różne zażyłości, pewnie różne uwarunkowania, które powodują, że nie mogą się z tego wyplątać. Ja dzisiaj wiem, że to jest bardzo niezdrowe dla nas. Trzeba jak najszybciej kończyć takie relacje. I też znowu odpuść sobie, po prostu odejdź. Jeśli się czujesz w tych relacjach, to po prostu je skończ. Z mojego doświadczenia wynika, że wszyscy, których spotykamy na swojej życiowej drodze, to ludzie, których można zakwalifikować do jednego z trzech rodzajów, z trzech kategorii. Pierwsi to ci, którzy mają nam lub my im pomóc. W czym? To zależy. Jedni pomogą nam dokonać prawidłowego wyboru, jeszcze innym my pomożemy przejść przez trudne sytuacje, jednym my damy pracę, a inni nam ją dadzą. Nie ma znaczenia, kto i w czym nam pomoże. Ważne, żeby docenić, podziękować za tą pomoc i być gotowym, aby taką pomoc nieść innym ludziom. Drugi rodzaj ludzi to ci, którzy mają nas nauczyć miłości i to w obie strony. Zarówno my mamy kogoś nauczyć miłości, jak i ktoś ma nam pokazać tą lekcję. W jaki sposób? Spotykamy różnych ludzi na swojej drodze. Jedni będą nas kochać bezgranicznie, bezwarunkowo, inni pokażą nam inne odcienie miłości. Pokochają, zdradzą, zranią, odejdą. I to też jest piękne, bo przecież to uczucie ma wiele barw. Inaczej przecież kochamy swoich rodziców, rodzeństwo, współmałżonków. Jeszcze inaczej będziemy kochać własne dzieci i wnuki. I choć czasem to uczucie bywa trudne, myślę, że warto przeżyć je w życiu bez względu na to, jaki odcień tej miłości przyjdzie nam poznać. Trzeci rodzaj ludzi, taki dla mnie najważniejszy, to ci, którzy mają nas czegoś w życiu nauczyć. Mają dać nam lekcję do przerobienia. To ludzie, którzy czasami nas zainspirują, zmotywują, z drugiej strony zranią, zasmucą. To ludzie, którzy nauczą nas pokory, którzy zmienią czy spróbują przewartościować nasze priorytety. Zmienią po prostu nasze życie. Bądź czujny, bo ci ludzie to bardzo ważni dla Ciebie w życiu ludzie, ponieważ musisz od każdej z tej osoby wziąć tą lekcję, podziękować im za nią, przerobić ją i iść dalej w swoim życiu. Każdy, kogo spotykamy, ma inne zadanie i to jest piękne. Podziękuj za to i wyciągnij coś dla siebie. Ja za dzisiaj Wam dziękuję. Jeśli się podobało, napiszcie komentarz. Zapraszam Was także na mój kanał na YouTubie Marzena Śmigielska. Tam znajdziecie wszystkie filmiki na playliście Energy Boost Środa. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia w przyszłą środę.